Aby ułatwić i przyspieszyć kształtową obróbkę płyt kartonowo-gipsowych, Makita opracowała akumulatorową wycinarkę DCO-181 zasilaną prądem stałym o napięciu 18 V z akumulatorów litowo-jonowych. Urządzenie wyposażono w innowacyjny silnik bezszczotkowy typu BLDC i zaawansowaną elektronikę sterującą, dzięki czemu umożliwia ono uzyskanie wysokiej efektywności pracy. Zaś zastosowany w wycinarce AutoStart Wireless System zapewnia perfekcyjną współpracę z odkurzaczem i czyste środowisko pracy. Wycinarka Makita DCO-181 wyposażona jest w elektronikę, której funkcje to m.in. łagodny rozruch i szybki hamulec wrzeciona. Redakcyjne testy wycinarki Makita DCO-181 rozpoczęliśmy od szybkiego skrócenia płyty kartonowo-gipsowej o długości 54 cm. Testowaną wycinarkę wyposażono w dwie diody LED do oświetlania miejsca obróbki. W teście drugim równie szybko przecięliśmy dwie złożone płyty kartonowo-gipsowe o długości 54 cm i sumarycznej grubości 28 mm. Aby móc usuwać pył z strefy obróbki, w wycinarce montujemy przeźroczystą osłonę i do jej króćca mocujemy wąż odkurzacza. W celu połączenia wycinarki z odkurzaczem, w naszym wypadku modelem Makita DVC-157L, w obu urządzeniach montujemy moduły Bluetooth. Następnie ustawiamy tryb auto i naciskamy przyciski modułów Bluetooth w celu sparowania urządzeń, o czym powiadamiają diody, świecąc na zielono. Następnie sprawdzamy tylko, czy wycinarka włącza i wyłącza odkurzacz. Jeśli tak, to oznacza, że prawidłowo współpracuje z odkurzaczem. W teście trzecim z użyciem szablonu bardzo sprawnie wycięliśmy w płycie kartonowo-gipsowej otwór prostokątny. Frezy w wycinarce montuje się w tulei zaciskowej, którą dokręcać można kluczem lub stopką prowadzącą. Zaś głębokość cięcia ustawia się, regulując pozycję stopki. W teście czwartym w ekspresowym tempie wycięliśmy otwór półokrągły w płycie kartonowo-gipsowej. Podczas wymiany akumulatora elektroniczna funkcja antyrestartu chroni wycinarkę przed przypadkowym uruchomieniem spowodowanym jej wcześniejszym niewyłączeniem. Włączenie urządzenia jest możliwe dopiero wtedy, gdy przestawimy włącznik w pozycję wyłączenia. Testy zakończyliśmy wycięciem w płycie kartonowo-gipsowej otworu o dowolnych kształtach. Naszym zdaniem wycinarka Makita DCO-181 dzięki ergonomicznej konstrukcji i zastosowaniu w niej innowacyjnego silnika bezszczotkowego oraz wielu praktycznych rozwiązań, takich jak na przykład AutoStart Wireless System, znacznie ułatwia i przyspiesza obróbkę płyt kartonowo-gipsowych oraz umożliwia praktycznie bezpyłową pracę.